czwartek, 8 sierpnia zorganizowane zostało spotkanie integracyjne Kozienickiego Koła Polskiego Związku Niewidomych, Kozienickiego Koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków oraz Klubu Seniora Złota Jesień. Po raz pierwszy jako nowy zarząd od 5 czerwca zrobiliśmy spotkanie integracyjne. Spotkanie złożone z naszych członków, z zaprzyjaźnionego klubu Złota Jesień, do którego część naszych ludzi należy. Również do diabetyków też część naszych ludzi należy. Polski Związek Niewidomych istnieje na terenie Kozienic, istnieje w Polsce i bardzo chcielibyśmy, żeby ludzie się do nas zapisywali z pierwszą i z drugą grupą inwalidzką, ewentualnie nawet bez zapisu mogą nas odwiedzać, bo mamy wiele spotkań, wiele ciekawych imprez. Obecnie w Kozieńskim Kole Polskiego Związku Niewidomych zarejestrowane są 43 osoby. Dla wszystkich integracja i udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach to duża korzyść. Warto, od września rozpoczynamy w każdym miesiącu film dla niewidomych, jest to coś nowego. Za tydzień w środę mamy warsztaty, wielozmysły, mamy w planie przygotowanie Białej Laski, pojedziemy na występ Mazowsza i mamy zaplanowane w październiku wyjazd 3-dniowy do Warszawy na Recha. Jak zdradziła nam pani prezes, uczestnicy tego wyjazdu będą uczestniczyć w panelach dyskusyjnych i zapoznają się ze sprzętem pomocniczym dla niewidomych, ale również wezmą udział w wystawie rzeźb należącego do Kozieńskiego Koła PZN rzeźbiarza Sylwestra Iwańczyka. Jego pracę mogliśmy zobaczyć również podczas spotkania integracyjnego, bowiem jako podarunek otrzymali je goście. Dorota Stępień, zastępca burmistrza gminy Kozienice do spraw społecznych, Lucyna Malec, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Kozienicach, Marcin Styś, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Elżbieta Stąpur, dyrektor Biblioteki Publicznej gminy Kozienice. Myślę, że to jest ważna inicjatywa, którą zawsze będziemy wspierać. Współpracujemy z tymi klubami, chcemy, żeby się spotykali. Świetnie wyglądają, świetnie się bawią, są weseli, radośni i tego im tak naprawdę jak najwięcej życzę. Spotkanie integracyjne to z pewnością czas spędzony mile i smakowicie i zdrowo, bowiem poczęstunek przygotowany został także z myślą o diabetykach.